jak ułatwić sobie życie, jak zbierać energię każdego dnia, żeby po prostu zwyczajnie wstać i pójść do roboty, jak spowodować, żeby każdy dzień był fajny, interesujący, ciekawy i żeby nie musieć go przetrwać ani ścierpieć. O tym w dzisiejszym materiale. Ja się nazywam Ania Urbańska i od ponad 20 lat prowadzę biznes. Jestem coachem, trenerem, autorką książek. No i przede wszystkim osobą, która poza codziennymi, normalnymi, domowymi sprawami wykonuje również sporo funkcji w życiu zawodowym i w biznesie. I przyznam, że często jestem pytana o to, w jaki sposób ja na co dzień zarządzam swoją energią, skąd biorę właśnie moc każdego dnia, jak to się dzieje, że często późno wieczorem mam jakiś webinar albo jakieś spotkanie, albo sesję coachingową i klienci mówią: jej, a ty jeszcze jesteś po prostu taka pełna energii, skąd ty to bierzesz, jak ty to robisz? Przyznam, że to przez lata wypracowane różne metody, sposoby, techniki, ale przede wszystkim coś, co nazywam swoimi rutynami i takimi patentami, wytrychami trochę, które przez te wszystkie lata sprawdziłam. Gros z nich się kompletnie mi tutaj nie zadziało dobrze, ale wiele z nich też dało mi dużo satysfakcji i poukładało mi mój świat. Zatem zacznę od tego, jak ten cały dzień przebiega. Moje poranne rutyny to jest w ogóle pierwszy krok, którym ja rozpoczynam dzień i one pozwalają mi potem przez cały dzień gdzieś tam układać sobie to wszystko, co się dzieje. Więc jeżeli rano muszę wstać na budzik, no to po prostu ten budzik nastawiam sobie dzień wcześniej, ale z troszeczkę większym wyprzedzeniem. Nie po to, żeby zrobić 3-4 drzemki, choć przerobiłam już to i oczywiście było to milusie przez chwilę wtedy, kiedy zapadasz znowu w tą drugą, trzecią, piątą drzemkę, ale tak naprawdę dobrze wiemy, że to jest rwany sen i to nie przynosi nam żadnych dobrych rezultatów. A więc dzisiaj, podobnie jak Paweł, rozpoczynam swój dzień oddychaniem, świadomym oddychaniem. Stosujemy metodę Wima Hofa, którą wyczytałam w książce, którą kupiłam w wydawnictwie Marcina Osmana. Więc jeżeli chcesz, to poszukaj książki o metodzie Wima Hofa. Tam jest najprostsza metoda 30 serii, 3 serie po 30 oddechów z głębokim wdechem ostatnim, z bezdechem i potem zatrzymaniem powietrza na 15 sekund. Ja nie jestem mistrzynią świata w tej technologii, ale mnie to pozwala poprzez to, że liczę te oddechy, nie myśleć w tym momencie o niczym innym. I to też oczyszcza głowę, oczyszcza nasz umysł, nasz mózg, więc to jest pierwsza rzecz, którą robię. Druga rzecz, jeszcze przed wstaniem z łóżka, to jest rozciąganie, czyli takie, wiecie, z elementami dźwiękowymi. I trzecia rzecz, zanim jeszcze wstanę, to jest krótka medytacja. Ja stosuję medytacje prowadzone, ponieważ mój mózg i moja głowa ciągle podsyła mi dziesiątki różnych rozważań, więc żeby utrzymać się w trybie, wolę kogoś słuchać. Moją ulubioną medytacją jest 7-minutowa medytacja, którą Klaudia Pingot nagrała na YouTubie, polecam Ci. I ona przepięknie prowadzi przez krótkie 7 minut, gdzie wyciszasz głowę, układasz sobie intencje na dany dzień i możesz sobie przepuścić w wyobraźni wszystkie rzeczy, które masz tego dnia do zrobienia. Przepięknie relaksuje i uspokaja. Kolejny krok to zaraz po podniesieniu się z łóżka, wstaniu prawą nogą, szklanka wody i kierunek łazienka. Nie będę opowiadać o tych wszystkich rytuałach łazienkowych, takich typowych, gdzie myjąc zęby na przykład stoimy na takiej specjalnej macie, która pobudza krążenie, bo to już jest taka rzecz, którą robimy od wielu, wielu lat. Natomiast takim elementem, myślę, że o którym warto wspomnieć, to jest również to, że w naszym domu wraz z Pawłem stosujemy okno żywieniowe, czyli staramy się jeść między 10 a 18, więc śniadanie, jeżeli nie mogę zjeść o 10, to oczywiście jem wcześniej, potem kolacja jest troszeczkę również wcześniej. Natomiast staramy się właśnie, żeby trzymać ten system, ponieważ dzięki temu też i energia jest większa, i waga stoi tam, gdzie trzeba, i zachowuje się grzecznie, kiedy na nią wchodzimy, więc to też myślę, że daje bardzo dużo ważnych elementów. Mam też wiele rutyn takich zawodowych, na przykład kiedy jadę do firmy,
staram się wykonać co najmniej jeden telefon do kogoś, kto się tego telefonu w ogóle nie spodziewa, po to, żeby go pozdrowić, zapytać co u niego, tak zwyczajnie, po prostu, więc pomyślcie sami, w ciągu tygodnia można 5 takich fajnych telefonów wykonać, oczywiście z wszelkimi normami bezpieczeństwa podczas prowadzenia samochodu. Potem w pracy, wiadomo, wszystko zgodnie z kalendarzem, staram się już dzisiaj troszeczkę inaczej planować, bardzo robiłam to kiedyś na styk, potem się denerwowałam i energia uciekała, bo z jednego spotkania na drugie nie mogłam zdążyć i to budziło wiele niepotrzebnych, niefajnych emocji. Więc teraz daję sobie trochę więcej przerw, czy między sesjami z klientami, czy też żeby spokojnie zjeść obiad, czy też żeby wypić kawę z zespołem, czy też żeby po prostu gdzieś tam w ramach rozrywki pojechać na jakieś małe zakupy, czy odwiedzić kogoś na przykład w ciągu dnia. Wieczorne rutyny też mają dla mnie bardzo duże znaczenie. Jedną z takich bardzo ważnych dla mnie rutyn i elementów jest to, żeby podsumować sobie dany dzień, zobaczyć, czy wykonałam wszystko to, na co się sama z sobą umówiłam, albo z innymi oczywiście. Lubię podsumować sobie dzień, przeanalizować, czy otwieram ten kalendarz, który mam, moją listę zadań, odhaczam sobie rzeczy zrobione, wykreślam sobie, sprawdzam, które są na kolejny dzień, ważne, istotne, jeżeli są kluczowe, stawiam przy nich wykrzykniki. Wszystkie badania, słuchajcie, mówią, że 15 minut poświęcone na planowanie, a nawet zainwestowane w planowanie powoduje, że nasz dzień jest dużo bardziej efektywny i daje dużo więcej rezultatów, więc można to robić oczywiście też wcześniej rano, natomiast ja wolę ranek gdzieś tam w te swoje ulubione rzeczy zainwestować tutaj czas. Myślę też, że warto wiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, ponieważ no, wielu z nas chciałoby bardzo mocno gdzieś tam poukładać sobie życie po to, żeby nie musieć rano pędzić czy gdzieś tam wieczorem. To zachęcam Was do takiej metodologii, która nazywa się lifehackami. Lifehacki to są takie rzeczy, które optymalizują nasze działania, czyli powodują, że nie marnujemy na pewne rzeczy czasu w tej sytuacji, w którą tą daną rzecz wykonujemy, a możemy ją zrobić na przykład dużo wcześniej. Na przykład takim lifehackiem dla mnie jest to, że kiedy rano schodzę z sypialni, zabieram taki mam specjalny dzbanek, zahaczam o dzbanek w gabinecie, schodzę na dół, świeżo przygotowuję sobie wodę i stawiam na przykład ją w okolicy schodów. Kiedy znowu idę do góry, już zanoszę sobie dzbanek na kolejny wieczór do sypialni, drugi do gabinetu, czyli jakby oszczędzam czas wtedy, kiedy wieczorem musiałabym zejść to zrobić, a potem w gabinecie, kiedy mi się woda skończy, wolę to już troszeczkę bardziej sobie zoptymalizować. Być może znacie to jest to, że kiedy, nie wiem, następnego dnia idziemy na szkolenie, wcześniej rano lubię mieć już odprasowane, przygotowane rzeczy, zapakowany samochód, najlepiej zatankowany, po to, żeby gdzieś tam rano nie marnować na to wszystko czasu. Takich rzeczy jest całe mnóstwo, nie wiem, kiedy jestem na zakupach i tak robię te zakupy i tak ten czas muszę tam zostawić, to już wolę na przykład zgrzewkę wody na trasę kolejną, która będzie następnego dnia czy za dwa dni sobie gdzieś tam wrzucić do bagażnika. Czyli staram się jakby układać pewne rzeczy w procesy. To wszystko pozwala do późnego wieczora utrzymać energię, utrzymać taką chęć bycia, takie bycie po prostu w dobrej formie i nawet jeżeli to jest 20, 21, 22 i rozmawiam z kimś przez telefon, często słyszę, że kurczę, Ania, skąd ty masz tą energię, ja już po prostu jestem wypruty. No moje dziecko już jest duże, więc się już nie muszę pewnymi rzeczami zajmować. Natomiast mam takie wrażenie, że im więcej tych rzeczy do wykonania, tym człowiek bardziej poukładany. No i cóż, nawyki i rutyna, pomimo tego, że same te dwa słowa mogą nie brzmieć zbyt optymistycznie dla części z nas, mogą być czymś naprawdę fajnym, czymś pozytywnym, czymś, co powoduje, że rzeczywiście ta nasza energia jest duża, wysoka. Jeśli masz swoje własne pomysły na swoje lifehacki albo jakieś swoje własne rutyny, które Tobie pozwalają cały dzień być w wysokiej energii, podziel się pod tym materiałem koniecznie, bo nie tylko mnie, ale myślę, że całej naszej społeczności możesz tutaj pomóc, zaproponować takie właśnie metodologie. Ja za dzisiaj Tobie dziękuję. Jeśli ten materiał miał dla Ciebie wartość, podziel się proszę nim, daj łapkę w górę i widzimy się już w kolejny wtorek o godzinie 18:00. Uściski!